tvpodkarpacie.pl. Dlaczego rząd Donalda Tuska powinien odejść? Otóż ktoś może powiedzieć tak, no właśnie, budżet upadł, trzeba go zmieniać już drugi raz, gdzie jak tego rządu, rządom niedołężnie, zapowiadali, że zrobią to, to i to i to i nie zrobili w ogromnej większości, albo zrobili po części źle. Można wysuwać tego rodzaju konkretnych argumentów bardzo, bardzo dużo. I to oczywiście jest słuszne i można powiedzieć, że to jest wystarczający powód, żeby ten rząd został zmieniony. Ale warto by wobec tego dodać jeszcze jedno, można powiedzieć, pomocnicze pytanie. Czy to, co się stało, to jest wynik przypadku? No po prostu źle dobrany rząd, źle dobrani ministrowie, źle dobrana administracja, ludzie, którzy się nie nadają. Czy może czegoś głębszego? Czy to może jest jakiś głębszy powód tych niepowodzeń? Otóż to jest chyba najważniejsze właśnie. Najważniejsze jest odpowiedzieć sobie na to pytanie. Czy ci, którzy dzisiaj są przy władzy, w ogóle, można powiedzieć, z natury rzeczy, tej formacji, która jest przy władzy, są w stanie dobrze rządzić? Moja odpowiedź jest jednoznaczna, to znaczy, że nie są w stanie. I że to nie jest przypadek, to nie jest kwestia ich cech osobistych. One są różne. Sądzę, że w wielu wypadkach bardzo niedobre. Ale to jest sprawa do dyskusji. Natomiast cała idea, którą oni się kierują, a także powiązania, które ograniczają ich możliwości działania, powodują, że oni po prostu nawet przy lepszej woli, większej pracowitości, większych zdolnościach nie byliby w stanie dobrze rządzić. Dlaczego tak jest? Dlaczego te rządy muszą przynosić niedobre skutki? Otóż przede wszystkim to są zwolennicy koncepcji liberalnej. To jeszcze do tego koncepcji liberalnej, w tym jej polskim, bardzo uproszczonym, można powiedzieć, sprymitywizowanym wydaniu. Koncepcji, która zakłada, tak najogólniej rzecz biorąc, że to jest uproszczenie, co w tej chwili mówię, ale uproszczenie uprawnione, że w życiu społecznym wszystko w gruncie rzeczy załatwia się samo. Że mechanizm rynkowy jako ten główny regulator pozwala na rozwiązanie wszelkiego rodzaju społecznych, ekonomicznych, przede wszystkim ekonomicznych, ale później także społecznych kwestii jakby sam przez się, no chyba, że mu w tym przeszkadza państwo, no bo państwo jest w jakimś tam zakresie potrzebne, ale czym mniejsze, tym lepsze i krótko mówiąc, jeśli tylko państwo za bardzo nie przeszkadza, to wszystko będzie dobrze. I to jest, szanowni państwo, koncepcja błędna. Koncepcja, która nie uwzględnia historycznego doświadczenia. A już w szczególności nie uwzględnia historycznego doświadczenia tych społeczeństw, tych narodów, którym udało się w ciągu ostatnich dziesięcioleci, czy nawet ostatniego wieku, dogonić tych najbardziej rozwiniętych. Bo na świecie są takie kraje, które kiedyś były zacofane, biedne, nawet bardzo biedne, dużo biedniejsze niż Polska kilkadziesiąt lat temu, no a dzisiaj są w czołówce, choćby Korea Południowa. I we wszystkich tych państwach, i to powtarzam, niezależnie od tego, czy to jest Azja, czy to jest niedaleko od Polski, Finlandia, bo też była krajem biednym, a dzisiaj jest bogatym. Otóż, proszę państwa, we wszystkich tych krajach ogromną rolę odegrało państwo. Odegrało planowanie, odegrała strategia. Odegrało takie patrzenie do przodu na dziesięciolecie. Bez tego, proszę państwa, a powtarzam, naprawdę lepiej odwoływać się do doświadczenia niż do jakichkolwiek teorii, a w szczególności tych, powiedzmy sobie, tak bardzo sprymityzowanych jak polski liberalizm. Otóż z tych doświadczeń wynika to zupełnie jednoznacznie. Nie ma takiego przykładu. Wszystko jedno, czy to będzie Austria, czy to będzie Singapur. Bo Austria też kiedyś, jak na zachód, była dosyć biednym krajem, w każdym razie dużo biedniejszym niż Szwajcaria, była ogromna różnica. Dzisiaj Austria była przed wojną biedniejsza niż Czechy. No dzisiaj jest bogatsza niż Szwajcaria. Ale we wszystkich tych krajach była bardzo zaplanowana, bardzo taka, powiedzmy sobie, właśnie dalekosiężna polityka państwa. I duży udział państwa w tych wszystkich przedsięwzięciach. Więc to jest po prostu ten zasadniczy błąd. Zasadniczy błąd, który
jeśli go nie naprawimy, jeżeli nie odrzucimy tej koncepcji, to naprawdę nie możemy liczyć na to, żebyśmy tą drogę, którą powinniśmy przebyć, którą można powiedzieć nam się należy, to znaczy drogę do osiągnięcia poziomu państw, które leżą na zachód od naszych granic, przebyli. I to jest kwestia pierwsza, ale jest także kwestia druga, związana z tą samą ideą. Otóż ta idea, zakładając, że wszystkie problemy w gruncie rzeczy są rozwiązane niejako automatycznie przez mechanizmy rynkowe, ta idea jednocześnie ma specyficzny stosunek do człowieka i specyficzny stosunek do społeczeństwa. To znaczy, to jest taki stosunek, który można określić znów w pewnym uproszczeniu jako bardzo bezwzględny. To jest walka między ludźmi, nawet jeżeli to nie jest taka skrajna idea, która się nazywa darwinizmem społecznym, ale w tych łagodniejszych wydaniach jest walka, konkurencja między ludźmi, ona określa ich pozycję i wszelka ingerencja w to jest całkowicie nieuzasadniona, więc jeżeli ktoś jest biedny, to jest widocznie temu winien, jeżeli ktoś jest bogaty, to widocznie ma odpowiednie zasługi, odpowiednie kwalifikacje. No oczywiście jest tutaj ta korekta związana z dziedziczeniem, no ale to jest jakby przyjmowane do wiadomości, że tak to po prostu w życiu społecznym jest. Otóż, szanowni państwo, znów, kiedy spojrzeć na doświadczenia tak, do których powinniśmy się przede wszystkim odwoływać, a więc na doświadczenia tych, którzy doganiali, no to nic z tych rzeczy. Wcale ta polityka społeczna tak nie wyglądała. Ona była realizowana na różne sposoby. Ona była czasem realizowana na poziomie państwa jako całości, jak w Austrii, w Finlandii. Ona bywała realizowana inaczej, na poziomie przedsiębiorstwa, jak na przykład w Korei czy w Japonii, która też przez kiedyś doganiała. To było dawniej niż w wypadku Korei, znacznie dawniej, ale kiedy przecież też ten proces tam zachodził. Ale wszędzie mieliśmy do czynienia z bardzo wysokim stopniem spójności społecznej, czyli solidarności społecznej. To znaczy bardzo daleko idącą empatią wobec tych, którym jest gorzej. Gotowością do pomocy tym, którym jest gorzej. Czyli krótko mówiąc, zwyciężała w tym wyścigu wspólnota. Taka organizacja życia społecznego, która tworzy wspólnotę. Jeśli dzisiaj zapytamy, no co z tego wynika, że wszyscy jesteśmy Polakami, to oczywiście no, mamy wspólny język, wspólną kulturę, wspólne terytorium, jakieś tam instytucje zabezpieczenia społecznego, ale uczciwie mówiąc, to jest bardzo słabe. Ja nie wiem, jaki jest dochód na głowę tutaj akurat w tym powiecie, ale niedawno byłem w Sokołowie Podlaskim, to jest niedaleko Warszawy, zupełnie niedaleko Warszawy i tam dochód na głowę jest 5,5 razy mniejszy niż w Warszawie. I wobec tego staje takie pytanie, czy polityka państwa powinna dążyć do tego, żeby te różnice wyrównywać, czy nie wyrównywać. I tutaj Platforma Obywatelska mówi nie wyrównywać, wręcz przeciwnie, dawać środki europejskie tam, gdzie jest w tej chwili najbardziej bogato, bo tam one są najbardziej efektywnie wykorzystywane, czy też tak jak my mówimy i robiliśmy, kiedy byliśmy przy władzy, odwrotnie. Czyli krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia z takim bardzo poważnym pytaniem społecznym, bo ono dotyczy nie tylko różnic regionalnych, które są w Polsce bardzo duże, ale także dotyczy różnic między grupami społecznymi. W Polsce te różnice, te napięcia są w tej chwili naprawdę bardzo poważne. Co więcej, od jakiegoś czasu, od 2-3 lat zwiększa się ilość ludzi, którzy żyją w nędzy, ale nędzy, która jest rozumiana w sposób nie taki, że chodzi o minimum socjalne, tylko chodzi o tak zwane minimum biologiczne. Czyli to są ludzie, którzy mają dochody poniżej minimum biologicznego. Takich ludzi jest w Polsce dzisiaj znów coraz więcej. Przez lata ta liczba malała, a dzisiaj znów się zwiększa. I szanowni państwo, no to jest polityka, która nawet gdyby była dobrze realizowana, bo jest przy tym rzeczywiście niezdarnie realizowana wśród ogromnej korupcji i tak dalej, nawet gdyby była dobrze realizowana, to ona nie może przynieść nam tego, czego potrzebuje. Bo Polska potrzebuje szybkiego rozwoju. A dlaczego potrzebuje szybkiego rozwoju? No dlatego, że musimy doganiać, ale także dlatego, że potrzebujemy pracy. W Polsce brak 2 milionów pracy, bo potrzebujemy mieszkań, bo w Polsce jest ogromny brak mieszkań, bo potrzebujemy rodzin i dzieci, a jak nie będzie pracy, nie będzie mieszkań, to nie będzie rodzin i dzieci. A potrzebujemy rodzin i dzieci po prostu po to, żeby trwać jako naród. Jeżeli zapytać, ile ma być Francuzów za 30 lat, to ma być dużo więcej niż dziś. Jeżeli zapytać, ile ma być Anglików, to dużo więcej niż dziś, a ilu Polaków, dużo mniej niż dziś. Krótko mówiąc,
Mamy tu naprawdę piekielnie ciężki kryzys i w ramach tej polityki, która jest teraz, która można powiedzieć się już kompletnie skompromitowała, nie jesteśmy w stanie żadnej sprawy rozwiązać. Tak samo jak nie jesteśmy w stanie rozwiązać sprawy naszego statusu jako narodu w relacjach z innymi narodami poprzez politykę kłaniania się wszystkim, bicia się w piersi, wstydzenia się i tak dalej, i tak dalej. A taka polityka jest prowadzona. I ona nie dała nam dokładnie nic, ona dała kilka orderów Tuskowi. Tylko ordery dla Tuska to z punktu widzenia polskiego interesu narodowego jest sprawa kompletnie nieważna. Natomiast to, że nam na przykład blokują port, budują rurociąg północny, czy budują centrum wypędzonych w Niemczech, co w istocie przecież oznacza kwestionowanie naszej granicy zachodniej. No to jest z naszego punktu widzenia bardzo ważne. Ale to, że nie tylko Niemcy, które są potężnym państwem, się z nami kompletnie nie liczą. Nie liczą się z nami Litwini, którzy mają, nie mają więcej niż 3 miliony ludności w tej chwili. Łamią kompletnie prawa odnoszące się do Polaków. Litwini w Polsce mają prawa, Polacy na Litwie nie mają praw. Nie liczą się z nami Czesi. Na Śląsku Cieszyńskim jest dokładnie to samo. Krótko mówiąc, proszę Państwa, to jest polityka pochyłej wierzby, na którą każdy włazi, a każdy włazi, to znaczy zaczynają na Polaków, zresztą to już trwa dłuższego czasu, zwalać winę za Holokaust, przynajmniej współwinę, Niemcy, prawda, zrzucają z siebie współwinę za Holokaust, za najróżniejsze rzeczy, Polacy dostają najmniejsze w tej chwili stawki w Londynie ze wszystkich narodów, Polak zatrudniony w Londynie za godzinę ma najniższą stawkę ze wszystkich narodów. A dlaczego? No bo dajemy się tak traktować. I to jest z jednej strony sprawa niestety pewnych postaw indywidualnych, takiego kompleksu, który jest w wielu Polakach, ale polska polityka oświatowa, kulturalna, polityka tak zwanych elit nie tylko tego kompleksu nie likwiduje, ale wręcz go umacnia. Nieustannie nam się wmawia, że jesteśmy gorsi. To wszystko, co jest naszym atutem, czym się możemy pochwalić, jest jakby niwelowane, spychane na bok, a podkreślane jest to, co było w naszej historii złe, przy czym podkreślane jest to, co rzeczywiście było, bo oczywiście nie mieliśmy idealnej historii, żaden naród nie miał idealnej historii, ale także i często to, czego nie było, to zostaje po prostu wymyślone. Szanowni Państwo, nie ma takiej dziedziny, bo mógłbym tutaj mówić długo, w której w tej chwili polityka tego rządu, polityka tej formacji rządzącej, ten pomysł na Polskę nie ponosi kompletnej klęski. I dlatego musimy to zmienić. Musimy to zmienić, musimy się zmobilizować, mówię o wyborach, musimy zabezpieczyć, żeby te wybory przebiegły w sposób uczciwy, bo są co do tego wątpliwości. I można przy pomocy różnego rodzaju dowodów pokazywać, że w trakcie różnych wyborów, w szczególności samorządowych, nie były one przeprowadzone w sposób uczciwy. Ale musimy przede wszystkim we własnej świadomości wiedzieć, między czym a czym wybieramy. Nie możemy się dać manipulować, oszukiwać. Jeżeli jesteśmy, mówię tutaj o polskich obywatelach, jesteśmy na przykład przekonywani przez propagandę, że lata rządów Prawa i Sprawiedliwości to były jakieś straszne lata i niektórzy już płaczą, że teraz wchodzi w życie pokolenie, które już nie pamięta tych strasznych czasów, to trzeba zadać pytanie, a co się wtedy takiego strasznego działo? Rozwój gospodarczy bardzo dobry. Sytuacja w finansach publicznych bardzo się radykalnie się poprawiła. Sytuacja społeczna się zdecydowanie poprawiła. Rolnictwo dostawało na swoje potrzeby dużo, dużo większą część PKB dochodu narodowego niż dzisiaj, prawie dwa razy więcej. Głodne dzieci dostały, to około miliarda złotych rocznie kosztowały dostawy obiadu i śniadania, zaczęto je karmić. Pamiętam, jaki byłem dumny, kiedy już nie byłem premierem i pojechałem na swoje pierwsze spotkanie, to sobie parę dni po tym, jak przestałem być premierem, na spotkanie gdzieś na Pomorze, środkowe Pomorze, tam jest bardzo dużo terenów popegeerowskich i tam mi dziękowano za to, że dzieci w końcu mają co jeść. I tego rodzaju przykładów jest mnóstwo i liczono się, płakano na nas, dogryzano nam, ale liczono się z nami w polityce międzynarodowej. Jak żeśmy byli w konflikcie z Rosjanami o mięsa, w istocie to nie był konflikt o mięso, tylko o status Polski, to pani Merkel musiała jeździć do Samary na spotkanie z Putinem i nas tam bronić. Bo potrafiliśmy to wymusić. Tylko mówiąc, co się złego działo? No, rzeczywiście była jedna grupa zagrożona, to byli złodzieje i aferzyści. Oni mieli powód do lęku i strachu. Czy to źle?
czy rowerzyści powinni się czuć pewnie? No dzisiaj czują się pewniej i w związku z tym kilometr autostrady w Polsce kosztuje tyle, co w kraju, gdzie są Alpy. Tylko że w Polsce Alp nie ma. Krótko mówiąc, proszę Państwa, nie możemy się dać manipulować, nie możemy się dać oszukiwać, bo ten sposób oszukiwania, o którym w tym momencie mówię, no jest powszechny i nawet teraz się próbuje do niego wracać. Jeszcze do niedawna to była codzienność, teraz troszkę tego jest mniej, ale ciągle się mówi, no straszne rządy PiS-u. Tylko nigdy się nie mówi, co mianowicie strasznego w trakcie tych rządów się działo. Bo powtarzam, w ciągu okresu od 89 roku, jeżeli chodzi o te wyniki, które można podać w liczbach, to lepszego okresu nie było. To był najlepszy okres w ciągu tego całego czasu. Wszystkie właściwie wyniki ekonomiczne, społeczne bardzo się poprawiały. Jeszcze do tego roku 2006 był najspokojniejszym rokiem w sensie społecznym od 89. Było najmniej strajków, najmniej demonstracji, najmniej takich gwałtownych wydarzeń społecznych. A mimo wszystko miliony Polaków uwierzyło w to, że było straszne. Czyli krótko mówiąc, no uwierzyło w kompletną bajkę. Uwierzyło w to, że białe jest czarne. I tego się też musimy wystrzegać. Musimy przekonywać innych do tego, żeby się tego wystrzegali, żeby nie przyjmowali, że jak ktoś mówi w telewizji, to jest prawda. Bo telewizja no, też jest przecież powiązana, realizuje różne interesy. Chodzi o to, żeby obywatele także rozumieli, że to nie jest tak, że politycy, a w niemałej mierze także i dziennikarze, chociaż tu to jest już zupełnie naganne, działają samodzielnie. Oni realizują interesy różnych grup. W każdym społeczeństwie są grupy bardzo silne, szczególnie te, które mają bardzo dużo pieniędzy i są w stanie wpływać na różne instytucje społeczne. Tylko że w Polsce poziom powiązania tych, którzy rządzą z tymi grupami, no jest zdecydowanie zbyt daleko idący, a poza tym te grupy są bardzo jednolite. Nie ma między nimi konkurencji. Bo gdyby ktoś mnie zapytał o Stany Zjednoczone, to bym musiał odpowiedzieć, że tam też takie grupy są. Tylko że tamte grupy są różne, one są skłócone. Jedni popierają jednych, drudzy popierają drugich. W związku z tym jest pewna równowaga. W Polsce tej równowagi nie ma. I ta władza, która jest w tej chwili, jest właśnie niesłychanie mocno z tymi grupami związana. Mogę Państwu podać taki prosty przykład, ale dotyczący bardzo ważnej sprawy. Przecież każdy przy zdrowych zmysłach człowiek musi wiedzieć, że w Polsce trzeba budować więcej mieszkań. Zagierka budowano 300 tysięcy rocznie, a w tej chwili 150 tysięcy. Brakuje w Polsce parę milionów mieszkań. To jest jedna z głównych przeszkód, jeżeli chodzi o zakładanie rodzin i co za tym idzie, jeżeli chodzi o przychodzenie na świat dzieci. I są programy budowy mieszkań, więc też strzelam tutaj przy pomocy tych mikrofonów, że są programy, a szczególnie jeden program przeznaczony, przygotowany, tak zwany program Barszcza, budowania dużej ilości mieszkań dla ludzi słabiej zarabiających. Takich mieszkań, które będzie można dostać, one będą na przyzwoitym, chociaż nie jakimś luksusowym poziomie, które będzie później można w ciągu no, długiego czasu, kilkudziesięciu lat spłacić. Początkowo one będą na wynajem, a z czasem będą na własne. Krótko mówiąc, jest program, który by mógł w tej sytuacji, w której jesteśmy, no bardzo poprawić stan pod tym względem naszych spraw. No ale ten program nie tylko nie został podjęty przez rząd Tuska, ale Tusk już w pierwszym przemówieniu ten program odrzucił. Odrzucił kłamiąc, mówiąc, że nie, państwo nie będzie budowało mieszkań. Oczywiście to nie był pomysł na to, żeby państwo budowało mieszkania. To był zupełnie inny pomysł. Ale wiadomo, o co chodziło. Grupy deweloperskie są bardzo potężne. One mają miliardy złotych. Wśród deweloperów są miliarderzy. I to jest rzeczywiście grupa, z którą oni się niesłychanie liczą. No i różnica między nami, a nimi to jest między nimi taka, że oni się liczą i muszą się liczyć, bo widocznie mają jakieś związki, a my nie musimy. My możemy taki program realizować po prostu dlatego, że on jest potrzebny społeczeństwu. On zresztą daje także nowe miejsca pracy. A nie musimy się martwić tym, że deweloperzy z tego powodu będą nas atakowali. I to też jest różnica, którą przeciętny Polak powinien znać, powinien o niej wiedzieć, bo ona jest z punktu widzenia no, decyzji racjonalnej, decyzji wyborczej, niesłychanie wręcz ważna. No teraz nie będę strzelał, tak? To byłby dzięki. Chociaż z drugiej strony mógłbym uważać, że mówię z taką siłą, że strzelam.
krótko mówiąc, chcielibyśmy, i to jest jeden z powodów, dla których jeździmy po kraju, odwiedzamy wszystkie powiaty, żeby Polacy tym razem tą decyzję o tym, kto ma w Polsce rządzić, podejmowali w sposób świadomy, zdając sobie sprawę między czym a czym wybierają. Jedną z taktyk naszych przeciwników to jest wmawianie ludziom, poza tym strasznym PiS-em, że tak naprawdę to między nami a nimi nie ma większych różnic, że się nic nie zmieni. Otóż proszę Państwa, to jest absolutne ugarstwo, jest fundamentalna różnica, ogromna różnica właściwie w każdej dziedzinie. Począwszy od polityki gospodarczej, skończywszy na polityce kulturalnej. W każdej dziedzinie my proponujemy coś zupełnie odmiennego. Tak samo w polityce oświatowej, jeżeli chodzi o to demoralizowanie młodzieży. No, te wszystkie zupełnie szaleńcze pomysły, żeby tworzyć jakieś związki partnerskie, jakieś przywileje dla homoseksualistów i tak dalej. Całkowicie odmienny punkt widzenia. Całkowicie inaczej. No i trzeba po prostu wybrać. Trzeba po prostu, proszę Państwa, wybrać. My liczymy, że tym razem społeczeństwo wybierze nas, wybierze budowę Polski, która będzie oparta mocno o tradycję, ale oczywiście tolerancyjna, bo żadne państwo w Europie nie ma takiej dobrej tradycji wolności i tolerancji jak Polska, takiej prawdziwej tolerancji. I jednocześnie, proszę Państwa, to będzie państwo, które będzie się szybko rozwijało. Ta przepaść, różnica między tymi, którzy na zachód od naszych granic, no znów odwołajmy się tu do Niemiec, a nami będzie się zmniejszała, aż pewnego dnia przestanie istnieć. Kiedyś dziennikarze niemieccy, z którymi rozmawiałem, z ważnego tygodnika, Der Stern, powiedzieli mi, że no, my Polacy i Niemcy na równym poziomie, to może za parę set lat. Nie, proszę Państwa. W 60 roku Korea Południowa była dużo biedniejsza niż tamty ówczesna Polska. Nie ta dzisiejsza, tylko ta sprzed 50 paru lat. Tu na sali jest trochę ludzi dojrzałych, którzy pamiętają tamtą Polskę. Pamiętają te wozy konne, to, że w wielu miejscach nie było jeszcze elektryczności, że była bita z nędzą. To tamta Polska była bogatsza, dużo bogatsza niż ówczesna Korea. Dzisiaj Korea jest bardzo bogatym krajem, ze wspaniałą technologią. Kraj, który w gruncie rzeczy, gdyby nie pewne ograniczenia polityczne, mógłby się w krótkim czasie stać mocarstwem pod każdym względem. Pod wieloma względami w istocie już jest mocarstwem. Można coś takiego zrobić. Można nadrobić różnicę. Musi być tylko dobra władza, planowanie, kierowanie się interesem całości, a nie części, a już na pewno nie różnego rodzaju małych grup. No i trzeba odrzucić ideologię liberalną, która dzisiaj, to już mogę powiedzieć, w czasie przeszłym była modna i była niesłuszna, a dzisiaj jest i niesłuszna, i niemodna, ale w Polsce jeszcze ciągle do góry. Dziękuję. TV Podkarpacie.pl